Andziaks i Łuka, którzy niedawno wyprawili huczne wesele, poinformowali, że właśnie weszli w posiadanie luksusowego gniazdka, którego nie omieszkali pokazać internetowej publiczności. Nie możecie się doczekać obszernych relacji z ich nowego lokum ? Andziaks z pewnością zaliczyć można do czołowych polskich youtuberek. Dwudziestoczteroletce od lat udaje się utrzymywać w branży, na co z pewnością wpływa fakt, że nie ma oporów przed pokazywaniem internetowej publiczności nawet tych najbardziej prywatnych sfer życia. Dopiero co w sieci wrzało na temat hucznego ślubu Angeliki z ojcem jej dziecka, również parającym się influencerstwem Łukaszem Luką Trofonowiczem, a duet już poinformował fanów o kolejnym ważnym wydarzeniu. W opublikowanym w niedzielny poranek filmie rodzice Charlotte wyznali, że zainwestowali w nowe gniazdko. Jedziemy do notariusza i jesteśmy podekscytowani, bo dzisiaj oficjalnie podpisujemy akt, ponieważ kupujemy dom, mówi twórczyni internetowa w najnowszym wideo, relacjonując. My ten dom znaleźliśmy w listopadzie zeszłego roku. Oglądaliśmy kilka domów, ale jak weszliśmy do tego, to poczuliśmy, że dobrze się czujemy w tym domu, że chcemy tam mieszkać. Zaczęliśmy rozglądać się za domami, to znaczy ja zaczęłam i powiedziałam Luce, że może to jest czas, żeby coś kupić. Świeżo upieczona żona zdradziła, że ze względu na wygodę zdecydowali się na gotową nieruchomość. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy kupić gotowy dom. Nam się nie chciało bawić w budowanie i pilnowanie tego, bo też my nie kupiliśmy gotowego domu, tylko w stanie deweloperskim. Ten dom jest świeżo wybudowany, natomiast wszystko w środku będziemy musieli zrobić my, ujawnia, dodając, że choć przed laty marzyła o apartamencie w centrum, w ostatnim czasie zmieniła zdanie. Dlaczego dom? Kiedyś bym powiedziała, że jakiś penthouse w środku miasta, ale coraz bardziej dochodzimy do tego, że chcemy mieć takie miejsce, gdzie możemy się zaszyć ze sobą, gdzie nasze dziecko będzie mogło sobie biegać po podwórku. Tutaj w centrum ja nie czuję tego, że Charlie będzie miała 5 lat i będzie sobie mogła iść sama na plac zabaw. To już nie są te czasy, to jest strach, tłumaczy kropka o siebie na podwórku planujemy też dużo atrakcji fajnych, dodaje, siedzący obok niej Luka, czym sprawia, że Andziak zdecyduje się na niespodziewane wyznanie dotyczące prokreacji. I dużo dzieci. Wtrąca wyraźnie z siebie zadowolona, następnie kontynuując wątek domu. Coraz bardziej chcemy się schować od tego miasta, od ludzi. Dorastamy. Zacznie się cała przygoda z urządzaniem domu, z remontem. W dalszej części filmu para youtuberów spotyka się z ojczymem Angeliki i dochodzi do wzniesienia toastu za ich nowy dom. Za udaną transakcję. Mówi, unosząc szklankę dumny z pasierbicy Wojciech Kurowski. Państwo Trochonowicz odezwali się do fanów także już po podpisaniu wszystkich dokumentów związanych z nabyciem nieruchomości.
Było kilka przeszkód i przebojów na naszej drodze, ale my mamy tak, że co sobie nie postanowimy, to zawsze to sobie wymarzymy. Marzymy, marzymy i jest nasze, oznajmiła marzycielka. Nie obyło się oczywiście i bez zabrania widzów do nowo zakupionego gniazdka. W obchodzie towarzyszyła parze wspólna pociecha. Fajny domek? Wypytywała zdezorientowaną dwulatkę znana mama. Angelika i Łukasz zrelacjonowali także opijanie nieruchomości szampanem, w którym towarzyszyła im para znajomych. Pokazali przy okazji nieco przydomowego ogródka. Tutaj jest potrzebny czas. Mamy 1000 metrów działki, także dla nas jest to wystarczająco, żeby zrobić placyk dla Charlie, żeby zrobić basen i żeby zrobić siłownię, bo Luka ma taki pomysł, mówiła instagramerka, po raz kolejny sugerując, że planują powiększyć rodzinę. Za 2 lata będę tu tak stała z dziedziusiem,